Blisko 4 miliony złotych dla 8 bytomskich szkół. Wszystko w ramach projektu Lepsze umiejętności, większe szanse na rynku pracy. Dzięki temu projektowi szkoły zawodowe, to znaczy i technika i szkoła branżowa, mogły sobie doposażyć zarówno pomieszczenia, wyremontować, jak i zakupić odpowiedni sprzęt. I to nie tylko taki sprzęt, że tak powiem, fizyczny, ale również przede wszystkim oprogramowanie, które pozwoliło na zwiększenie atrakcyjności tych szkół, pozwoliło na to, aby uczniowie przede wszystkim poznali najnowsze technologie. Tu udało się doposażyć kilka pracowni o zupełnie innych profilach nauczania. Dla tej pracowni, w której obecnie jesteśmy, pracowni fototechniki, udało się pozyskać na przykład sprzęt do obróbki materiałów filmowych oraz oprogramowanie właśnie do obróbki materiałów filmowych. Dla pracowni elektrycznej i pracowni teleinformatycznej udało się pozyskać na przykład światłowody, spawarki światłowodowe. Dla pracowni eksploatacji portów i terminali udało się pozyskać oprogramowanie specjalistyczne, SpeedTrans program oraz oczywiście komputery. Wielkiej zmiany doczekała się także społeczność jedynej szkoły w okolicy, która kształci przyszłych techników przemysłu mody. Nowa pracownia daje możliwość realizacji zajęć w układzie praktycznym w ramach naszego budynku. Jest to duża zaleta, dlatego że dziewczyny mogą korzystać na miejscu z maszyn i przygotowywać się do egzaminu do części praktycznej. Nowości także w szkole dla przyszłych mechaników i fanów motoryzacji. Udało nam się kupić rzeczy niezwykłe, czyli szereg tablic diagnostycznych. Są to tablice zawierające podzespoły elektromechaniczne, elektroniczne, samochodowe, w pełni sprawne, z modułami. Uczeń może tablicę rozebrać na kawałki i zobaczyć na przykład, jak wygląda podłączenie radia w samochodzie po kolei wszystkich elementów. Z nowoczesnej pracowni już wkrótce skorzystają także uczniowie o szczególnych potrzebach. To jest pracownia przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik i kucharz. No i zawiera bardzo takie profesjonalne sprzęty do nauki tego zawodu. Szafę chłodniczą, smażalniki do pączków, profesjonalne kuchenki gazowe, piec konwekcyjno-parowy, bardzo takie cenne sprzęty. Profesjonalny sprzęt do pracy w terenie pojawił się również w państwowych szkołach budownictwa. A z niezbędnych urządzeń korzystają już uczniowie zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich. Z kolei w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych zajęcia odbywają się w odnowionym pomieszczeniu. Ostatnią placówką objętą projektem jest Zespół Szkół Technicznych. Do dyspozycji uczniów są tu m.in. turbina wiatrowa czy panele fotowoltaiczne. Lepsze umiejętności, większe szanse na rynku pracy. Sama nazwa zadania wskazuje jednoznacznie, że pozyskane środki umożliwią być konkurencyjnym, jeśli chodzi o zdobycie pracy, a te nowe, wyremontowane pracownie pozwolą podnieść ten poziom kształcenia zawodowego. W ramach realizowanego w latach 2018-2021 projektu jesienią zeszłego roku udało się sfinalizować wszystkie inwestycje, z których w większości szkół można już w pełni korzystać.